Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, 13 odcinku z serii Civilization 5 z wszystkimi dodatkami na moim kanale. Jak doskonale zapewne pamiętacie, ponieważ oglądaliście to w poprzednim odcinku, który co prawda był tydzień temu, jesteśmy w stanie wojny no z kilkoma państwami tutaj, mianowicie oczywiście z Grecją, która już trzeci raz na nas napadła, ale także z jej sojusznikami, czyli tutaj z Kapsztadem, Budapesztem, Mombasą, Manilą, Rygą, oraz Malakką. No i tutaj jeszcze jest gdzieś też Lhasa, która też wypowiedziała mi wojnę po tym, jak to ten podstępny zdrajca Aleksander najechał na mnie po raz trzeci. My oczywiście mu tego nie zapomnimy. Tutaj mamy już odkryte przyczynne cywilizacje tak swoją drogą. Tu jeszcze jest Kijów, gdzieś tam odległe miasto. Kartagina tutaj jest po naszej stronie, ponieważ jest naszym sojuszniczką. Powiedzmy, jest sojuszniczką, powiedzmy, że nie ma na razie wrogich zamiarów wobec nas, tak? To jest najważniejsze. Tutaj, co do Circei, to będę miał pewne specjalne plany odnośnie tego miasta, ale to dopiero w przyszłości, ponieważ na razie musimy wybudować kolejne jednostki artylerii, które zostaną podciągnięte tutaj w pobliże właśnie Aten oraz posłużą nam do zbombardowania stolicy Greków, a tym samym do wyparcia ich z tej części kontynentu, ponieważ jeżeli zdobędziemy tutaj Ateny, no to będzie to bardzo poważny cios dla cywilizacji greckiej, która straci w wyniku tego swoją stolicę. Tutaj musimy rozstawić tą artylerię, żeby w razie czego ona nas tutaj wspierała ciężkim ogniem dział. Tutaj musimy się troszkę poprzestawiać, porozstawiać się musimy, o, w ten sposób, dokładnie tak, teraz jesteśmy bardzo zacni rozstawieni, przewijamy oczywiście następną turę, na wypadek gdyby tutaj jakieś wojska greckie postanowiły do nas podejść, to oczywiście my sobie z nimi jakoś poradzimy, ponieważ mamy dosyć sporą przewagę liczebną, trzeba będzie dokładnie sprawdzić, co tam mój doradca do spraw wojskowych ma do powiedzenia w tej kwestii. Mam nadzieję, że powie mi, że mamy szansę ogólnie rozjechać Grecję, że Grecja jest słaba, że możemy ich ścisnąć, zmiażdżyć i zgnieść. I bardzo chciałbym coś takiego od niego usłyszeć. Zaraz zobaczymy, co on tam mi mądrego powie, mój ów doradca, rada doradców. No dobrze, mamy silniejsze wojska. Dobra, no to mi się podoba, że mamy silniejsze tutaj wojska od Grecji. To mi się bardzo podoba, bardzo mnie cieszy tutaj ten fakt. Tutaj cieszy mnie też fakt, że wielki inżynier zaraz będzie wyprodukowany oraz, że tutaj możemy kolejne pole założyć. Jak tu wygląda kwestia bombardowania? Wygląda ona bardzo, bardzo zacnie. Możemy bombardować przeciwnika na bardzo dużym obszarze. Niestety populacja trochę mi rośnie, co będzie powodować pewne problemy w związku z rosnącym niezadowoleniem w moim państwie. To jest problem, z którym trzeba będzie się zmierzyć, trzeba będzie coś tutaj w tej kwestii podziałać. Najlepiej będzie wprowadzić jakiś ustrój, oczywiście, który da mi tutaj takowe właśnie bonusy do zadowolenia. Jak widzimy, cały czas produkujemy też tutaj te ogrody zoologiczne, cały czas budujemy nowe ogrody zoologiczne, one zwiększają zadowolenie o 2, niestety obciążają też budżet kwotą 2 sztuk złota na każdą turę, co średnio mi się tak podoba. To byłoby dobre, ten protekcjonizm, ale no protekcjonizm to jest... Ech, to jest strasznie daleko jeszcze w tym naszym drzewku ustroju. Jak tutaj stoimy z odkryciami? Gdybym tak architekturę opracował... No. Aha, ale ta wieża wymaga racjonalizmu, a ja racjonalizmu nie mam. No to jest słabe. To jest słabe. Ale mimo wszystko, gdybym tutaj zdobył architekturę, to mógłbym postawić emitraż kiedyś. Ale co jest ważniejsze, to poprowadziłoby mnie tutaj do archeologii.
która dałaby mi Louvre, a Louvre z kolei daje aż 4 miejsca na wielkie dzieła. Dlatego to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Dlatego w pierwszej kolejności opracujemy archeologię, a potem industrializację. Oj, tutaj zaraz czeka was sromotny łomot, tak? Znowu atakujecie przez rzekę. Moje geniusze, nie ma to jak atakować przez rzekę, która zabiera wam niektóre bonusy, tak? A mi daje jeszcze bonusy do obrony, tak? Fantastycznie. Brawo wy, brawo wy. Dobra. Nadchodzą obrady za niedługo. Swoją drogą, czy ja już jestem w epoce przemysłowej? Nie, jeszcze nie. No dobra, dobra. Już zdawało mi się, że też jestem w tej epoce, no ale widocznie nie jestem w owej epoce. Dobra, tu ich wystrzelamy. Świetnie, świetnie. Większość ich tutaj zdmuchnęliśmy. O, zakaz handlu przyprawami i kością słoniową. Ja tutaj podejrzewam, że to tutaj Grecja coś knuje przeciwko mnie, żeby móc się jakoś wybić na tym, na tych ustawach przeciwko mnie, że to oni coś tutaj kombinują, żebym ja na tym jak najbardziej stracił. Więc trzeba będzie troszeczkę tutaj podziałać, trzeba będzie jakoś zaszkodzić Grecji. O, zakończyliśmy umowę naukową, dzięki czemu mamy teraz bardzo dużo, no może nie tyle bardzo dużo, co mamy po prostu przyrost punktów technologicznych, to mi się tutaj bardzo podoba. My na razie oczywiście przewijamy tylko kolejne tury. Wojna, możecie powiedzieć, że utknęła trochę, ale nie, to tak nie wygląda, to wygląda na razie tutaj bez otwartych granic. To tutaj tak nie wygląda. Zauważcie, że ja nie tracę jednostek, ja też desperacko się nie bronię, ja po prostu czekam, tak? Przeciwnik cały czas próbuje tutaj badać moje siły, ale coś mu to nie wychodzi. Co oczywiście... O, wielki prorok mi się w Rzymie urodził! Fantastycznie, z racji tego, że już mam maksimum rozwinięć mojej religii, jedynej słusznej i prawdziwej, no to wypadałoby wybudować jakieś święte miejsce dla naszej religii i wybudujemy je sobie tutaj. No, bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Wygląda to całkiem zacnie, bardzo mi się to podoba. Dobra, jesteśmy na zero z zadowoleniem, ale to jeszcze nie jest taki poziom zadowolenia, jaki ja bym chciał tutaj widzieć. Chciałbym jeszcze, żeby tu był ogród zoologiczny. A co bym chciał tutaj? Tutaj chciałbym kaplicę, bo da mi ona więcej wiary, ale co jest ważniejsze, poza tą wiarą, ona da mi jeszcze możliwość wybudowania świątyni. A świątynia da mi jeszcze więcej wiary i to będzie dobre, to będzie na pewno dobre, bo im więcej wiary, tym lepiej. Zaraz będziemy mieli drugą centurię artylerii gotową i rozpoczniemy produkcję trzeciej centurii artylerii. To mi się nie podoba, że przegrywająca Grecja ogłasza swoją przyjaźń. To mi się nie podoba. To jest tutaj zła wiadomość, że oni coś takiego zrobili. Trzeba zrobić porządek czym prędzej z Grecją. Trzeba będzie ich szybko i sprawnie posprzątać, tak żeby już się nigdy nie podnieśli po tym łomocie. Tutaj oczywiście w Rzymie jeszcze raz zaczynamy produkować działa. Trzecią centurię artylerii musimy zbudować. O, widzę, że tutaj nadciąga jakiś wróg znowu. Aha, Grecja coś ode mnie chce. Dalej chcą mi oddać tylko Korynt. My oczywiście odrzucamy tą haniebną propozycję. Splądrowano przyjazny szlak handlowy, a Dydona ukończyła Taj Mahal. Ten szlak handlowy mało mnie tutaj interesuje. Oraz to, że... Dobra, tutaj oczywiście to akceptujemy. To, że Dydona wybudowała ten Taj Mahal, to też jest takie średnie. Wprawdzie to od razu daje jej złotą erę, która jeszcze bardziej zwiększy jej boosta, ale... Dydona i Kartagina nie są jakimiś bardzo dużymi państwami, tak? Nie są państwem...
Wiatr i fale są zawsze po stronie najlepszych żeglarzy. Dokładnie tak. Dydona po prostu i Kartagina nie są tutaj państwem, które ma bardzo dużo do gadania, jeśli chodzi o niektóre aspekty rozgrywki. Oni na przykład nie mają wiele do powiedzenia, jeśli chodzi właśnie o mój kontynent, bo głównie to no, ja i Grecja tutaj rozdajemy karty na tym kontynencie, więc tutaj Dydona niewiele może z tym zrobić. My natomiast opracowujemy architekturę. W Neapolis musimy opracować sobie fregatę, dokładnie tak. W Kumae. Co ja bym chciał w Kumae? Świątynia? Teraz tak się zastanawiam, czy w sumie ta świątynia, czy to jest dobry pomysł. Bo kończą mi się pieniądze. Więc bank można zrobić. Tak, i to będzie to. Bank to będzie to. Szczególnie, że zaraz będziemy ruszali na Ateny, a Ateny to będzie nie tyle bogate miasto, co w dodatku to miasto zwiększy mi tutaj znacząco ilość niezadowolenia w moim państwie. Odrzucamy oczywiście otwarte granice z Gandim, nie ma mowy. Ja po prostu nie lubię otwierać granic dla NPC-ów, ponieważ nowy sojusznik? No to ciekawostka. No dobra. Zakaz luksusu przyprawami. Dydona ma bardzo dużo do gadania. Ja tutaj poprę ten jej pomysł, ponieważ to może sprawić, że po prostu ona będzie bardziej na plus do mnie nastawiona. A ja wolę tutaj z Kartaginą na razie się dogadywać. Nowa umowa naukowa. Grecja, Imperium Osmańskie. Jak widzimy, oni tutaj zaczynają się zbyt dobrze dogadywać. My musimy te Ateny tutaj zdobyć, żeby je przyłączyć do siebie. Tu po pierwsze jest cud świata, jakim jest, są piramidy. Ale to jest akurat w tym momencie mało ważne. Tutaj chodzi o sam fakt tego, że... A właśnie, ukończono, ukończono. Złe wieści, moi drodzy. Bardzo złe wieści. Bardzo złe wieści, moi drodzy. Bardzo złe wieści, ponieważ państwa ze mną konkurujące wyszły lepiej na wystawie światowej. I to mi się bardzo nie podoba. Szczególnie, że Grecja, widziałem, dużo punktów inwestowała w to, przez co weszła na drugie miejsce w tej wystawie światowej. W wyniku czego Grecja miała spory boost teraz jeszcze, jakby już wystarczająco silni nie byli, to teraz jeszcze dostali boosta do technologii i do... i do punktów do Złotej Ery. Wygasła moja deklaracja przyjaźni z Kartaginą. Tutaj oczywiście porozmawiamy sobie z Kartaginą. Dyskusja. Halak. Świetnie. Świetnie. Musimy teraz powoli zacząć ruszać się w stronę tutaj Aten. Jeszcze tylko tą jedną centurię artylerii wyprodukuję. Zacznę powoli przemieszczać moje siły w stronę Aten. Może nawet nie tak powoli, co poczekam na okazję, gdzie Grecy podejdą do mnie tymi jednostkami. Ja im je jakoś wykończę i wtedy będę miał możliwość, żeby po prostu lepiej wyjść na walce bezpośredniej pod Atenami. Bo zniszczę im sporą część jednostek, którymi do mnie oni mogą tutaj podczłapać. O, właśnie w ten sposób, jak teraz przyczłapali do mnie. Jak widzimy, tą jednostkę ja im zmiotę. Tu mają jakieś działa, ale to działa, to ja sobie z tym poradzę, tak?
Imperium Osmańskie potępia Kartaginę. No to fajnie, to już znaczy, że mamy kosę z Imperium Osmańskim. Tu mamy trzecią centurię artylerii, to mi się bardzo podoba. Akceptuj, oczywiście. Przerzucamy tą centurię tutaj. Dokładnie tak. Teraz co ja tu mogę zacząć budować? Chciałbym gildię artystów w Rzymie mieć, a tutaj chciałbym odstrzelać tego przeciwnika. Jeszcze raz. Świetnie. Teraz wy. Doskonale, doskonale. Tutaj przeciwnik cały czas jest teraz ciśnięty. To mi się bardzo, bardzo podoba. Tutaj wychodzimy moimi kusznikami. Robimy manewr oskrzydlający. Grecy zaraz powinni cofnąć. O, właśnie, w ten sposób swoje jednostki. Ja teraz im wybiję tamtych strzelców. Zaraz też podejdę im bliżej trochę. Zniszczę im tych strzelców przy pomocy kuszników. Przyjdzie czas, gdy to zapłacisz. Imperium Osmańskie jest bardzo daleko ode mnie. Ja nie muszę się tym państwem na razie przejmować. Przynajmniej na razie nie muszę się nim przejmować. W przyszłości może i będę musiał się zająć jakoś właśnie Osmanami. Ale mam nadzieję, że do tego szybko nie dojdzie. Może nie tyle mam nadzieję, co spodziewam się tego, że do tego szybko raczej no, nie dojdzie, tak? Tutaj rozstawiamy naszą artylerię, niech ona tutaj czeka. A teraz tymi ziomeczkami chcę tutaj wystrzelać to, resztę tych strzelców. No, padaj! No, padli. Świetnie, teraz oczywiście dostaniemy się pod ostrzał tutaj z Aten, ale powinniśmy sobie jakoś dać z tym radę. Szczególnie, że dla mnie ważne jest tutaj, czy Ateny jakoś ruszą swoje jednostki w pole, czy wyjdą jakoś w pole. No niestety tutaj straciliśmy tą jednostkę, ale jak widzimy tutaj podpływają już do nas na statkach, co jest rzeczą ciekawą, ciekawą. Ja natomiast bardzo tutaj chciałbym w tym momencie podejść pod Ateny i rozpocząć bombardowanie tegoż miasta. Tu na razie tymi strzelcami nic nie zrobię, ale tutaj z Neapolu mogę ostrzelać te statki i to mi się podoba. O, właśnie w ten sposób. Teraz mogę tutaj podejść troszkę bliżej. Dokładnie w ten sposób. Dobra, teraz przerzucamy nasze wojska tu w pobliże właśnie stolicy nieprzyjaciela. Podciągamy też artylerię w pobliże. Ojojojojojojojoj, ale to popsułem. Dobra, teraz będzie dobrze, teraz będzie ok. Tutaj podjeżdżamy k naszą konnicą. Niech konnica też tutaj ruszy tyłek. Tutaj zaraz będziemy przestawiać te jednostki trochę inaczej, żeby to było bardziej sensownie rozłożone. I co teraz Grecy zrobią? Co teraz Grecy zrobią? Oto jest pytanie. A, tutaj strzelają w moją artylerię. A cóż, nie da się ukryć, że Grecy tutaj dobrze pomyśleli, tak? No pomysł mieli dobry. Pomysł mieli dobry, gorzej z wykonaniem, podejrzewam. Okej, tutaj możemy się na to zgodzić. Zaraz tutaj obijemy Grekom japy, że tak powiem, niekulturalnie i niegrzecznie. Dobra, świetnie. Teraz tak, tutaj ostrzelać mi to. Dobra. Ci strzelcy są już zlikwidowani. Arkebuzerzy, zapraszam na północ, zapraszam na północ. Jesteście potrzebni do wsparcia, rozstawiamy się tutaj i już zaczynamy strzelać w Ateny.
raz tutaj, musimy przesunąć się o jedno pole. No właśnie, to jest to, że tutaj nie dam rady teraz do nich strzelać, więc tutaj też musimy troszeczkę poprzesuwać moje jednostki. Ta jednostka niech się fortyfikuje, ta jednostka też niech się fortyfikuje, wszystkie niech się ufortyfikują, dzięki temu będą miały boosta do obrony. Tutaj strzelamy w Ateny, tutaj przeprawiamy się przez rzekę, świetnie. Pyrrhus niech tutaj czeka. W Antium. Bardzo chętnie Zo postawię w Antium. Dobra, dobra. Tutaj widzimy... zniszczyli nam jedną z naszych artylerii. Dobra, ale ta jednostka już uległa... Zaraz ulegnie uleczeniu, to mi się podoba. Bo ja dzięki temu dalej będę mógł strzelać w Ateny, tak? A dalej będę miał tutaj całą tą linię zablokowaną. Dalej przeciwnik nie będzie mógł podejść do mnie. Szczególnie, że ja zaraz podejdę też tutaj, od tej strony, do Aten. Tutaj podeślemy część jednostek. Niech one tam zmierzają. Tutaj te jednostki bombardować mi dalej Ateny. Dobra, tu się rozstawiamy i strzelamy również w Ateny. Doskonale. Tutaj uleczenie jednostki i fortyfikowanie się. Tutaj natomiast ostrzelać mi tych kuszników, proszę. Znaczy tych strzelców. Doskonale. Teraz ta jednostka. Wykończyć ich. Dobrze, dobrze. Oni już tu praktycznie leżą. Świetnie. Zajmujemy te tereny, przez to spada produkcja w Atenach jako takich. To mi się podoba. Tutaj zastawiamy teraz nasze jednostki, żeby nie podeszli mi do nich. O, no proszę, i już trochę więcej chcę oddać, ale oczywiście my mu na to nie możemy pozwolić. Doskonale, doskonale, tutaj atakują to, co ja chciałem, czyli nie atakują mojej artylerii, doskonale. I teraz weszli w zasięg rażenia moich kuszników. No tutaj zaczęli strzelać w tą artylerię swoją artylerią, ale to my sobie z tym zaraz poradzimy, naparzając jednocześnie kusznikami i artylerią w Ateny. Teraz będziemy przełamywać tutaj ich opór. Jednocześnie tam zniszczymy te dwie jednostki, które, tą jednostkę, która nam się na skrzydle zabunkrowała. Sytuacja, no, wygląda nawet ciekawie. Nawet ciekawie to wygląda. Mamy sporą szansę tutaj teraz na te Ateny, żeby jednak je zająć. Ale to jeszcze trzeba będzie trochę powalczyć o nie. Trochę trzeba je będzie jeszcze pooblegać. Dawać, dawać. Walczymy dalej o Ateny. Dalej, dalej trwa bitwa o Ateny. Dobrze, dobrze. Teraz tutaj kusznikami strzelamy w te jednostki. Świetnie. Kolejni kusznicy. Otworzyć ogień do tych strzelców. Świetnie. I teraz tak, wy idziecie tutaj. I gankujecie i bunkrujecie mi tamto wejście. Tamto przejście, żeby tutaj nie podeszli mi do tej artylerii. Dobra, w Rzymie gildię muzyków robimy. Wygląda to fajnie, wygląda to naprawdę fajnie. Niestety zadowolenie leci mi na łeb, na szyję. Trzeba będzie coś z tym tutaj zrobić, żeby to zadowolenie trochę podnieść. No a tutaj tak jak podejrzewałem, Grecja dalej... zniszczyli mi moją artylerię. Ale jak dobrze to rozegram, to zajmiemy teraz Ateny.
Tylko trzeba to dobrze teraz rozegrać, dobrze zmasować atak, tak żeby nikt i nic mi tutaj nie zagroziło. Dobra, tutaj strzelamy dalej w Ateny. Tutaj dalej Ateny są oblężone doskonale. To mnie tutaj bardzo cieszy. Tutaj celność poprawiamy. I podchodzimy o jedno pole, dzięki czemu Ateny znowu znajdują się w moim zasięgu ognia. Tutaj wybić tą jednostkę. Świetnie. Ci panowie niech się fortyfikują. Trzecia centuria niech na razie stoi i czeka. Nie mają absolutnie nic lepszego do roboty. W Fezie budujemy bank, żeby mieć więcej pieniędzy, bo z pieniędzmi też średnio to zaczyna być. Teraz musimy wybronić się tutaj. Świetnie, świetnie. Zabrali się za strzelanie w tą piechotę, która no w tym momencie nie jest celem priorytetowym. Czyli popełnili błąd strategiczny. Tutaj, jak widzimy, opuścili też innymi jednostkami Ateny, co też jest sporym błędem strategicznym, jeśli chodzi o Grecję. Ponieważ skupili się na jednostkach, walczących w zwarciu, a nie na jednostkach walczących na dystans, tak? W wyniku czego stracą teraz dużą część tych punktów tutaj wytrzymałości Aten, tak? To jest dobra wiadomość dla mnie, zła wiadomość dla nich oczywiście. Ponieważ ja rozpoczynam tutaj dalej oblężenie ich stolicy. Tutaj mamy kosztowny atak, ale nie przejmujemy się tym. My nacieramy cały czas, tak? Potrzebujemy jednej, góra dwóch tur, żeby zająć właśnie tutaj Ateny. Musimy troszkę przerzucić teraz wojska, musimy dokupić też arkebuzerów, którzy pomogą nam wybić naszych nieprzyjaciół. Co ja tutaj mam? Tutaj mamy zwykłych arkebuzerów, tu jest trzecia centuria, czyli powiedzmy, że to będzie znowu odbudowana po raz kolejny pierwsza centuria. Ups. Dokładnie tak. I pierwsza centuria zostanie w następnej turze wysłana do tutaj na front. My natomiast ciągle tutaj oblegamy teraz stolicę Grecji. Oj, 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 i Grecy widzę nie uczą się, nie wykazują zdolności poznawczych. No teraz to już popełnili strategiczny, kardynalny wręcz błąd, który będzie ich prawdopodobnie kosztował upadek stolicy. To był kardynalny błąd, jaki zrobili, wycofując jednostki z tego wzgórza po prawej od stolicy. To był ich... To był gwóźdź do trumny tutaj. Aten. Ponieważ oblężenie Aten uznaję za zakończone. Oczywiście przyłączamy to miasto. Zwiększy mi to niezadowolenie o 17, czyli minus 15 będę miał. Ale i dobra, jakoś to przetrwamy. Stworzymy teraz wielkie dzieło. Edyp poznał sławetne zagadki świata. Był królem potężnym i wszyscy mu zazdrościli. Teraz niezmierna klęska na niego spadła. Za życia spoglądajcie ku kresowi dni waszych,
gdyż niedola może was spotkać nawet w ostatniej godzinie na ziemi. Dobre, dobre. Fajny cytat, podobał mi się. Jeszcze bardziej podoba mi się fakt, że Ateny są teraz pod moją okupacją i teraz możemy rozpocząć negocjacje z Grecją. Tak więc, droga Grecjo. Dokładnie, tak. Czy masz jakieś miasta? Korynt bym chciał. A co by mogło zakończyć? Przyprawy, węgiel... Okej, akceptujemy. Świetnie. Teraz z tym samym Aleksander, jak widzimy, musi zabierać się ze swoimi wojskami ode mnie. Konkretnie to z Aten, które zostały włączone do mojego wspaniałego imperium. Zaraz zostaną też zintegrowane z siecią drogową imperium, w wyniku czego Grecja straciła swoją stolicę. O, ja kontroluję najwięcej początkowych stolic. Mogę też przydzielić szpiega gdzie indziej. I tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Tak więc, jeśli wam się podobało, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie ustabilizujemy sytuację gospodarczą po wygranej, jakby nie patrzeć, wojnie, która zakończyła się no klęską tutaj wojsk greckich, gdzie Grecy stracili swoje najważniejsze miasto, czyli stolicę swoją, w której mieli cud znany jako piramidy. Czy jeszcze jakieś cuda tutaj mieli? Tu jeszcze mieli Angkor Wat i tu mieli Globe Theater. No, fantastycznie, fantastycznie. I tu jakieś dzieła sztuki były. Zaraz będziemy się tym zajmować, ale to w następnym odcinku. W sumie wy go zobaczycie zaraz, tak więc dzięki, że oglądaliście. Zapraszam was na kolejne odcinki. No i na razie.